Witam Was bardzo serdecznie na moim kolejnym już 65. podcaście w ramach Dogi Boom. Ja nazywam się Irina Kuźmina, prowadzę psie przedszkole Dogi Boom, a także konsultacje i treningi indywidualne. Więcej o mnie możecie znaleźć na www.dogiboom.pl. A dziś temat naszego podcastu brzmi: niewychowany czy hiperaktywny, czyli nasze żywe srebra. Na początek chciałabym Was przeprosić za to, że tydzień temu nie było podcastu. Nie opublikowałam, choć nagrałam. Ale nieraz bywa tak, że człowiek nagra coś, później odsłucha jeszcze raz, zredaguje, przygotuje do publikacji i nadal nie jest z siebie zadowolony. Wiecie, to nie jest tak, że ja za każdym razem jestem po prostu przeszczęśliwa z tego, co udało mi się nagrać. Różnie to bywa, nieraz czuję, że było dobrze, nieraz nie jestem w 100% satysfakcji, tak, z tego nagrania. Natomiast tydzień temu rzeczywiście stwierdziłam, że to nie jest wystarczająco dobry materiał. Dlatego postanowiłam po prostu nie publikować. Trudno, nadrabiajcie zaległości. Jeśli dopiero zaczęliście subskrybować podcasty Dogi Boom, to macie do odsłuchania i tak ponad 60 odcinków. Więc wytłumaczyłam się z mojej nieobecności tydzień temu i teraz już przejdziemy do naszego dzisiejszego tematu, czyli ta hiperaktywność albo może i zwykły brak wychowania u naszych czworonogów. To jest temat, powiem Wam, trudny, bo na pewno znajdzie się mnóstwo opiekunów czworonogów, którzy mają psy trudniejsze. Wiecie, to nie tak dobrze wychowany jak pies sąsiada. Albo idziemy na spacer, nasz pies zachowuje się w sposób, powiedzmy, skandaliczny zgodnie z kryteriami naszego osiedla. I ktoś nam czasem rzuci jakąś złośliwą, kąśliwą uwagę, tak, że zajmie się wychowaniem swojego psa, albo ten pies nie może się tak zachować, potrzebuje twardej ręki, albo jeszcze weź go na szkolenie, tak? Oczywiście złote porady i tak dalej, o tym żeśmy ostatnio rozmawiali. Natomiast czy zawsze mamy do czynienia z psem po prostu niewychowanym, czy mamy do czynienia z psem, który jednak prezentuje cały zespół problemów, nad którymi nie jest tak łatwo zapanować i nie są tak łatwe do rozwiązania. Więc dzisiaj skupimy się na psach hiperaktywnych. Są różne określenia na temat właśnie takiego zespołu zachowań naszych czworonogów. Mówi się o tym, że są to psy nadpobudliwe, nadreaktywne, reaktywne, inaczej psy z ADHD, psy z wrażliwością psychoruchową, zwiększoną wrażliwością na bodźce. Tak więc tutaj tych określeń jest mnóstwo, nie ma jakiejś ścisłej definicji, tak zwłaszcza w zakresie zoopsychologii. Tutaj bardzo wiele też definicji tych tak naprawdę jednostek chorobowych bierze się z ludzkiej medycyny. Natomiast wszystkie te określenia stwarzają nam obraz jednak psa z pewnymi zaburzeniami. Postaramy się dziś porozmawiać o tym, kiedy możemy zacząć myśleć, że nasz pies ma problem z hiperaktywnością, a nie ze zwykłymi jakimiś brakami w wychowaniu, w szkoleniu, czy też naszą kompletną nieumiejętnością zwykłego dogadania się z czworonogiem, czyli wyznaczenie określonych granic, stawianie określonych wymagań, ale też przede wszystkim zapewnienie podstawowych potrzeb naturalnych dla psa. Więc wiele z nas na pewno zadaje sobie pytanie, gdy słyszę te wszystkie uwagi psiarzy z okolicy, że zajmie się wychowaniem swojego czworonoga, tak nie może być, więc często opiekunowie takich trudniejszych psów zaczynają w pewnym momencie zadawać sobie pytanie, co ja robię źle, co poszło nie tak, czy to jest moja wina, czy gdzieś popełniłem jakiś ogromny błąd. Dlaczego mój pies na szkoleniu, czy to w psim przedszkolu, czy na szkoleniu jakimkolwiek tam z zakresu posłuszeństwa, inne psy sobie radzą, opiekunowie sobie radzą, a my z moim psem nie i nam kompletnie nie idzie. Dlaczego mój pies nie umie się zachować, nie potrafi się skupić, kompletnie się nie interesuje naszymi nagrodami, ani jedzeniem, ani zabawką. Jest rozproszony, nie pamięta niczego, czego uczyliśmy go tydzień temu, mimo że próbowaliśmy powtarzać to w ciągu ostatniego tygodnia kilka razy dziennie.
To wszystko są rzeczy, z którymi akurat mam do czynienia w moim tutaj życiu zawodowym i widać bardzo wyraźnie, że w jednej grupie na przykład są psy, którym znacznie łatwiej przychodzi nauka i skupienie nawet w dość rozpraszającym środowisku. Jakim jest w ogóle plac szkoleniowy? To jest trudne środowisko dla psów, ale na przykład jedne szczeniaki czy psy dorosłe, no chętnie by się pobawiły, ale jak mają ograniczenie w postaci smyczy, linki i opiekuna, który zachęca psa do współpracy, to pies mówi okej. I współpracuje. Wiadomo, że nie jest w stanie skupić się na zadaniu dłużej niż powiedzmy 10 minut. To już jest absolutny maks, kiedy możemy od psa wymagać skupienia i powtarzania jakichś tych samych ćwiczeń. I to dla dorosłych psów, dla szczeniąt znacznie, znacznie krótsze sesje. Więc jednym psom przychodzi to z łatwością, tak jakby ignorowanie otoczenia i skupienie się na pracy, a inne psy kompletnie nie są w stanie poradzić sobie z rozproszeniami, z bodźcami. Nawet jak się oddalimy od grupy i pies nawet nie widzi już innych psów, ale wciąż mamy problem ze skupieniem. Jeśli już nam się udało, to dosłownie na minutę. Po minucie względnie skutecznej współpracy z psem znów mamy kompletnie psa w swoim świecie, węszącego, rozglądającego się, ciągnącego w każdą stronę, praktycznie obojętnie w którą. Czy my tu mamy do czynienia z jakimś problemem typowo treningowym, że nie umiemy psa zmotywować, czy mamy do czynienia z jednak znacznie głębszym problemem i przyczyn należy szukać jednak w pewnym stopniu w hiperaktywności naszego psa. I teraz spróbuję podać kilka objawów hiperaktywności. Jest ich mnóstwo. I porozmawiamy też o tym, w którym momencie należy mówić o hiperaktywności, a kiedy jednak należy poszukać innych przyczyn takiego zachowania. Tak, te wszystkie zachowania, o których teraz będę mówić, i które mogą być objawami hiperaktywności czy nadreaktywności, jednocześnie mogą mieć za swoje źródło nasze błędy wychowawcze. Więc to nie jest takie proste, jak wszystko, co dotyczy psów. A zatem będę teraz wymieniać te zachowania, które możecie zaobserwować u swoich czworonogów. Pamiętajcie tylko, że jeśli pojedyncze zachowanie akurat wasz pies prezentuje, to jeszcze nie oznacza, że to jest pies hiperaktywny. Jeśli nawet dwa z tych objawów obserwujecie czasem u waszego psa, to też jeszcze nie oznacza, że wasz pies ma problem z hiperaktywnością. Dopiero jeśli wiele z tych zachowań obserwujecie u swojego psa, plus zauważacie, że to znacznie utrudnia funkcjonowanie psa na co dzień. Czyli oprócz tego pojawiają się objawy ciągłego stresu, czasem wręcz doprowadzające do jakichś stereotypii, zachowań kompulsywnych, tak? Czyli stereotypie to są zachowania takie powtarzające się, bezsensowne, na przykład pies kręci się w kółko. Czasem zachowania kompulsywne może być rozgryzanie, rozlizywanie tak swoich kończyn, tak? Przednich łap bardzo często, czy po bokach pies się rozgryza. To często nie są problemy stricte medyczne, zdrowotne, znaczy zdrowotne są. Natomiast mogą być wynikiem już permanentnego stresu, w jakim przybywa pies. Więc jeśli to idzie w tym kierunku, plus pies ewidentnie za mało śpi, nie potrafi się wyciszyć, odpocząć i to utrudnia i jego życie i objawia się już wręcz w sposób właśnie fizyczny, tak? Czyli widzimy albo biegunki na przykład, powtarzające się, ciągłe, częste, czy nawet wymioty, plus właśnie te problemy skórne, to już możemy zacząć się poważnie niepokoić. No i oczywiście, jeśli cały zespół tych objawów możecie zaobserwować u waszego psa, plus uniemożliwia wam to normalne funkcjonowanie z psem w domu, na spacerach, to też należy podejść do terapii takiego czworonoga jako do psa hiperaktywnego. Ponieważ dokładne zdiagnozowanie czworonoga na dzień dzisiejszy jest niemożliwe. Na koniec też powiem, jakie są metody przez niektórych badaczy, naukowców proponowane, ale
granica jest wciąż bardzo płynna, gdzie się kończy rzeczywiście po prostu brak wychowania, niezaspokojenie potrzeb psa, bo to też jest jeden z powodów, dla których pies często zachowuje się w sposób dla nas nieakceptowalny. My po prostu nie jesteśmy w stanie zapewnić jego potrzeb i tego nie robimy. I to jest wtedy ewidentnie nasza wina, a gdzie rzeczywiście problem jest znacznie głębszy i musimy naszemu psu pomóc. A więc teraz, już nie przedłużając, przechodzimy do objawów. Psy na przykład ciągle prezentują zachowanie mające na celu zwrócić na siebie uwagę człowieka. I to są zachowania typu, jesteśmy w domu, pies cały czas czegoś od nas chce. Podchodzi, szturcha nas łapą, żeby się przytulić. Jak nie, powiedzmy, przytuliliśmy, no to idzie po piłkę. Rzuciliśmy piłkę, pies, ale przestaliśmy w pewnym momencie, bo ileż można, pies zaczyna szczekać. Poszczekał, my robimy swoje, pies kręci się pod nogami. Cały czas zwraca na nas swoją uwagę. Nie idzie na swoje legowisko, ani gdziekolwiek swoje ulubione miejsce, żeby spokojnie przez chociaż pół godziny poleżeć, tylko cały czas się kręci i raczej domaga się uwagi. I teraz, nie wiem, czy zwróciliście uwagę, że opisując ten objaw, podałam od razu przyczyny takiego zachowania psa. Powiedziałam, że pies podchodzi szturcha łapą, my go przytulamy. Pies podchodzi z piłeczką, my ją rzucamy. Przestajemy rzucać, pies zaczyna szczekać. No więc, jeśli to się odbywa dokładnie w ten sposób, to możemy być pewni, że trochę wyuczyliśmy psa takiego zachowania. Czyli po prostu nagradzamy takie zachowanie psa. Kiedy pies do nas cały czas podchodzi i czegoś od nas chce, to właśnie otrzymuje. A kiedy przestajemy mu to dawać, zaczyna szczekać, domaga się, bo przecież my mu zawsze to dajemy, tak? W odpowiedzi na jego zaczepki. Więc to może być po prostu zachowanie wyuczone. Jeśli tak wasz pies się zachowuje, a wy zawsze nagradzacie takie zachowania, to możecie być spokojni. Po prostu nauczyliście waszego psa, by ciągle domagał się waszej uwagi. Przynosi mu to wymierne korzyści. Tutaj, jeśli to jest taki objaw, a poza tym jest ok, to po prostu wasz pies jest troszeczkę rozpuszczony, w pewnym sensie tak. Zawsze dostawał to, czego chciał. Jeśli mamy tylko to, to wystarczy wprowadzić terapię tego jednego zachowania. Jeśli z kolei od początku staraliśmy się nie ulegać psim zachciankom, czyli nie zwracaliśmy uwagi na psa, kiedy nas zaczepiał, chwaliliśmy, kiedy był spokojny, raczej ignorowaliśmy jego właśnie domaganie się nieustające uwagi, jego przynoszenie zabawek nieustające. Nie mówię, że nigdy nie mamy poświęcać psu czas, ale na pewno nie wtedy, kiedy robi to w sposób uporczywy i kiedy domaga się tego. Więc jeśli my od początku staraliśmy się zachować konsekwentnie i nie wzmacnialiśmy takich zaczepek naszego psiaka, a non-stop mimo wszystko jesteśmy przez psa zaczepiani i pies po prostu nie jest w stanie być sam ze sobą. O, to jest chyba lepsze określenie, że pies nie czuje się dobrze, kiedy nie jest blisko nas i czegoś z nim nie robimy. To już jest taki jeden niepokojący dzwoneczek. Tak, ale oczywiście nie jedyny. Gdy powitania, na przykład powitania gości, osób wchodzących do naszego domu jest zbyt gwałtowne. Ale tutaj też mówimy o, to wszystko jest stopniowalne. Większość psów wita gości, wita nas, wita osoby, które wchodzą do naszego domu. Jeśli to są psy przyjazne, dobrze socjalizowane, lubiące ludzi i gości, to zazwyczaj to są bardzo gwałtowne powitania. Ale jeśli to się łączy z tym, że pies gryzie osoby wchodzące, nie mówię teraz o agresji, raczej z ekscytacji, podgryza nogi, kurtki, ubrania, skacze i to wymyka się spod kontroli. Nie jesteśmy w stanie psa odesłać i ten nasz pies nie jest w stanie się uspokoić przez dłużej niż kilka minut, to już jest sygnał dosyć niepokojący. Pies, który po prostu podchodzi i nawet skoczy na tego wchodzącego człowieka, to jest pies, który po prostu nie panuje nad emocjami. My gdzieś może nie do końca konsekwentnie ignorowaliśmy takie zachowania, zwłaszcza goście są w tym najlepsi, bo często witają psy skaczące, cieszą się, głaszczą te psy, więc tutaj po prostu może być zwykły brak konsekwencji. Natomiast jeśli znowuż my robiliśmy wszystko, co w naszej mocy, a pies cały czas w bardzo gwałtowny sposób
praktycznie rzuca się na gości niby radośnie, ale w sposób kompletnie niekontrolowany i bardzo długo nie może się uspokoić. To jest najistotniejsze. Po powitaniu nie idzie do siebie, nie kładzie się, nie obserwuje nas, nie uspokaja się, nie wycisza, tylko non-stop w obecności ludzi jest na pełnych obrotach i nie daje nam spokoju, to już kolejny niepokojący sygnał. Bardzo często też psy hiperaktywne mają problemy z lękiem separacyjnym. No a o lęku separacyjnym teraz nie będę mówić szczegółowo, o tym mam podcast pierwszy. Mój pierwszy podcast, pamiętam jak ja się stresowałam i jest to taki podcast długo przygotowywany, nagrywany, ale podcast numer jeden znajdziecie, więc często to idzie w parze. Tak, pies hiperaktywny często też ma problem z lękiem separacyjnym. Kolejna rzecz, która może nam się składać na obraz tak, psa hiperaktywnego. Pies w domu ciągle wyszukuje, czym by się tu zająć. To jest pies, który nie tylko reaguje na bodźce, które się pojawiają. Na przykład, tam, nie wiem, usłyszy szczekanie psa ze wsi obok, głośne szczekanie albo szczekanie lisa w środku nocy, co u nas się często zdarza, psy wtedy zaczynają szczekać. To jest, że tak powiem, normalne. Nie należy się bardzo przejmować, jak pies odpowiada szczekaniem na szczekanie psa sąsiada. To normalne. To jest reakcja na bodziec, który się pojawił. Natomiast jeśli pies non-stop wypatruje, nasłuchuje, przygląda się, jest cały czas w napięciu, w oczekiwaniu, to już nie jest normalne. Jeśli nasz pies cały czas spędza czas, beznadziejnie, spędza długie godziny na parapecie, na fotelu wysoko gdzieś, na krześle, na stole, żeby patrzeć przez okno i wypatruje, kiedy się pojawi cokolwiek, ptak, kot, człowiek, samochód i na to wszystko natychmiast się rzuca, reaguje i jak już sobie poszczekał, to nie uspokaja się, tylko czeka na następny bodziec, to nie jest też dobre. Oczywiście od razu taka mini porada, jeśli macie takiego psa, pierwsze co należy zrobić, to uniemożliwić psu wchodzenie na parapety, gdzieś siedzenie wysoko przy oknach, przy tarasach, zasłonmy po prostu okno, tak? Jeśli mamy jakieś żaluzje, nie wiem, zasłony, cokolwiek, chociaż zasłony może pies odsunąć, coś, co naprawdę zasłoni okna. Albo można też przyczepić taką folię na czas terapii, po prostu trzeba pójść na pewne ustępstwa i możemy przyczepić na szybę okna folię, przez którą pies nie będzie widział, co tam się dzieje. Tak, jeśli pies reaguje na wszystkie odgłosy z zewnątrz, można delikatnie włączyć muzykę. Tak więc tutaj też trochę trzeba zarządzać środowiskiem, żeby zminimalizować dopływ bodźców, jeśli nasz pies już ma takie problemy. Więc ciągle czuwający pies, sam szukający bodźców, to jest już znowuż dla nas pewien objaw. Ale jeśli na przykład uniemożliwiliśmy patrzenie przez okno, włączamy muzykę, ale nasz pies też zamiast przez, nie wiem, godzinę, dwie, jak to normalnie psy mają w zwyczaju, sobie odpocząć, cały czas chodzi, czegoś szuka. No, a tu sobie, nie wiem, weźmie, obgryzie kwiatka, później pójdzie, może kanapę pogryzie, później próbuje coś znaleźć, wydobyć, jakąś zabawkę. Wiecie, non-stop tryb aktywności, to jest też kolejna rzecz, która powinna nas zaniepokoić, kiedy pies nie idzie sobie odpocząć od czasu do czasu. Kolejna rzecz to zbyt gwałtowna reakcja na wszystko, co nowe. Reakcja, która nie ustępuje tak szybko na nowe osoby. No wiadomo, że wszystkie psy reagują na nowe osoby, ale jeśli ta reakcja trwa i trwa i trwa i pies nie oswaja się z tym, że do domu wszedł człowiek, to jest niepokojące. Ale mało tego, psy hiperaktywne reagują też na najmniejsze zmiany w naszym mieszkaniu, w naszym domu. Nie wiem, kupiliśmy nowe krzesło, to pies nie może się z tym pogodzić tak przez parę dni. Przestawiliśmy coś w domu, jest inaczej umeblowanie wygląda, jest to trudne do zaakceptowania. Pies czuje się nieswoje, niepokoi się, denerwuje,
widać objawy stresu. Oczywiście tutaj nie mam na myśli sytuacji, kiedy my zmieniamy legowisko. W sensie zmieniamy miejsce lokalizacji legowiska. Było gdzieś, gdzie psu było wygodnie, gdzie sobie spał, gdzie potrafił się wyciszyć. A my nagle stwierdziliśmy, że nie, no tam to najlepiej my sobie fotel postawimy, bo nam tam pasuje. I nagle legowisko psa zostaje przeniesione kompletnie w miejsce dla niego niekomfortowe, nowe, no to nie dziwmy się, że pies się trochę czuje zaniepokojony i nie może się z tym pogodzić. Nie każde miejsce na legowisko się nadaje. To oczywiście wiemy. Nie może stać gdzieś w przejściu, nie może być miejscem, gdzie dużo się dzieje, tam pies się nigdy nie wyciszy, nie uspokoi, więc nie mam na myśli teraz takich sytuacji. Lecz gdy na przykład my zmieniamy narzutę na kanapie i pies po prostu popada w amok, tak, i nie może się z tym jakoś oswoić, to już jest bardzo niepokojący objaw. Najważniejsze w tym wszystkim, te reakcje trwają długo. Nie to, że pies zareagował, ale obwąchał, popatrzył, położył się na tym, czy tam pochodził wokół krzesła i okej. Tak, to by było normalne, ale jeśli to trwa w nieskończoność, to już nie jest do końca normalne. No oczywiście teraz jakbyśmy przeszli do spacerów, no tutaj to już temat rzeka. To są właśnie te sytuacje, kiedy opiekunowie psów hiperaktywnych najbardziej za swoje czworonogie muszą się wstydzić i muszą się nasłuchać, tak? Więc na spacerach takie psy, rzecz jasna, nadmiernie reagują na najmniejsze bodźce. No pierwszy objaw, no ciągną na smyczy jak szalone. I to nie jest zwykłe ciągnięcie psa, który po prostu tak się nauczył, bo człowiek za nim idzie na tej napiętej smyczy. Tak po prostu w tym momencie to jest nasz błąd. Jeśli my zawsze chodzimy za psem, który nas ciągnie, to pies uczy się, że tak wygląda jego spacer. On nas zaciągnie wszędzie, gdzie chce, czy do krzaków, czy tam do parku, czy gdzie indziej. Chodzić woli szybciej niż my potrafimy, więc nas ciąga. To jest po prostu braki w wychowaniu, tak? I w treningu. No, właściwie brak treningu. Ale jeśli mamy psa, który praktycznie miota się na tej smyczy, to nie jest tylko zwykłe ciągnięcie. Tego psa nadmiernie interesuje i uruchamia praktycznie wszystko. Zobaczył ptaka, ruszył za ptakiem, ale nawet nie do końca poleciał za tym ptakiem, tak? Bo po drodze minął nas samochód, więc rzucił się na samochód, tam poszczekał, ale tu nagle coś zaczął węszyć, odwraca się cały czas na okrągło się, rozgląda, tu węszy, tu ciągnie, tu się rzuca, do przodu, do tyłu, kompletnie w ogóle brak komunikacji, zero, bo ten pies w tym momencie nie jest w stanie się z nami komunikować. Lub jeśli próbujemy psa w jakiś sposób doprowadzić, tak, do ładu, tak mówię to teraz dosyć brzydko, ale używamy korekt, szarpiemy, próbujemy psa przyciągać cały czas do nogi, cały czas go szturchamy, siłowo próbujemy problem rozwiązać, to w efekcie pies po prostu zaczyna ciągnąć przed siebie, jakby uciekając przed nami. W tym momencie sytuacja jest tak naprawdę patowa, bo pies jest w stanie psychicznym, kiedy do niego nie docierają żadne nasze komunikaty i jedyne, czego próbuje uniknąć, to cały czas tych korekt z naszej strony. Wtedy po prostu na oślep gna przed siebie. Nie dość, że przeraża, albo rozprasza, albo nadmiernie interesuje go wszystko dookoła, to jeszcze my, którzy cały czas szarpiemy za smycz. Więc jest to obrazek niestety dosyć częsty i tutaj ciężko jest na podstawie tylko tego jednego zachowania, ciągnięcie na smyczy, powiedzieć, czy to jest pies hiperaktywny, czy to jest pies całkiem wyluzowany i całkiem spokojny w domu, nie okazujący żadnych z tych symptomów, natomiast po prostu tak się nauczył chodzić na smyczy, bo woli wąchać każdy krzak, a człowiek za nim idzie. Więc to samo w sobie nie świadczy o tym, że pies jest jakiś tam u nas nadaktywny. No ale jeśli pies nie potrafi się skupić przez dłuższy moment na niczym na spacerze i praktycznie ten spacer go bardziej nakręca niż wycisza, bo takie wędrowanie, eksploracja, węszenie, po drodze nauka paru komend, przywołanie i tak dalej, spotkanie kilku psów,
taki normalny spacer, bez jakichś większych szaleństw, gonitw, patyczków, piłeczek i szalonych zabaw, powinien jednak psa tak pozytywnie zmęczyć, jednak wyciszyć. Normalnie po spacerze godzinnym, mówię, właśnie takim w miarę spokojnym, zrównoważonym, pies przychodzi do domu i odpoczywa. Ale pies nadaktywny, hiperaktywny, po spacerze, po którym gdzie ciągnął, non-stop, rzucał się, miotał, przychodzi do domu i często jeszcze nie potrafi się uspokoić. Jeszcze go nosi. Mamy wrażenie, że w ogóle się nie zmęczył. To wcale to nie oznacza. On może być wyczerpany psychicznie i fizycznie, ale nie potrafi się uspokoić. Oczywiście też nie wspomniałam o tym, że wyjście na spacer z takimi psami może się wiązać też z jakimś amokiem, kiedy pies szczeka, już rzuca się na drzwi, nie potrafi usiedzieć, nie może mu założyć smyczy, obroży, szelek, ciągnie, już wyrywa na klatce schodowej. Tak, może być taki objaw również, który już świadczy o tym, że on jest w stanie ogromnego pobudzenia przed wyjściem na spacer. W trakcie spaceru taki pies też może nadmiernie eksplorować otoczenie. I co tu mam na myśli? Nie mam na myśli, że pies sobie węszy. Tak? To jest akurat też normalne dla psów. Ale pies, który oprócz węszenia zaczyna zjadać wszystko na oślep, i to totalnie niejadalne przedmioty, zjada szyszki, połyka, kamienie, worki. No nie mam tu na myśli akurat jakichś opakowań po parówkach, które pachną parówkami, bo to jeszcze można jakoś wytłumaczyć w sposób logiczny, ale wiecie, takie chaotyczne pożeranie wszystkiego, połykanie na oślep, to też może być jednym z objawów, tak, takiej naszej hiperaktywności. Oczywiście, co za tym idzie, ten stan psychiczny psa, no oczywiście, że musi powodować problemy w komunikacji z innymi czworonogami. No zazwyczaj takie psy jednak są na smyczy. Na smyczy przejawiają wszystkie zachowania niepożądane, odciągnięcia i po agresję smyczową. One nie potrafią w sposób spokojny podejść do innego psa. No to jest niemożliwe. Pies, który bez takich bodźców jak drugi pies nie jest w stanie na niczym się skoncentrować, to na widok psa dostaje absolutnie amoku. Ale to też samo w sobie też nie świadczy, że pies jest hiperaktywny. Może mieć braki w komunikacji, nie mieć żadnych kompetencji społecznych. Psy są ogromnym bodźcem, takim pobudzającym, stresującym. Natomiast jeśli nasz pies, nawet podczas zabawy, gdzie psy są puszczone luzem, i pies, który teraz pamiętajmy, że wykazuje wiele, bardzo wiele objawów, o których wcześniej powiedziałam, ale też podczas zabawy jest zbyt gwałtowny, kompletnie ignoruje albo nie zauważa w tym amoku żadnych sygnałów przerywających innych psów, żadnych sygnałów uspokajających. Na psa, który ewidentnie pokazuje, że nie chce więcej kontaktu, naskakuje, warczy, gryzie. I trudno już powiedzieć, czy to jest zabawa, czy to już jest agresja, czy to w ogóle wchodzi w jakieś obroty wręcz agresji łowieckiej, polowania na tego psa. To też jest jeden z objawów psa z problemem z reaktywnością. Takie psy we wszystkim są zbyt, nader, hiper. One też w zabawie z psami po prostu przesadzają. Nie odczytują przede wszystkim, nie zauważają, lekceważą i idą jak burza. U mnie w grupach przedszkolaków też mamy czasem takie sytuacje. Oczywiście wtedy trzeba natychmiast przerywać takie zachowanie, ale też najlepiej byłoby też wyprowadzić psa, żeby też nie widział w tym momencie innych bawiących się psów, nie przebywał w tym stanie permanentnej frustracji, tylko poszedł gdzieś dalej, pospacerował, spróbował się wyciszyć. Inne zachowanie, to, które też może się składać na taki obraz psa hiperaktywnego, to oczywiście zachowanie w samochodzie, w aucie. Jeśli nasz pies, przebywając w aucie, w dalszym ciągu, to jest, weźmy pod uwagę, że dużo jeździmy samochodem, to nie są tylko wypady do weterynarza, tylko to są miłe wyjazdy na spacery, pomału, na spokojnie przyzwyczajaliśmy psa do samochodu, ale to nic nie daje. Pies za każdym razem w aucie szczeka, wyje, gryzie, miota się, szarpie, reaguje na każdego człowieka, psa, na auta przyjeżdżające, no to też mamy kolejnego puzzla w naszej układance, która się złoży na obraz psa z hiperaktywnością. Co jeszcze?
Kolejna rzecz. Takie psy zazwyczaj bardzo gwałtownie reagują na wszelkie próby przytrzymania ich. Nawet jeśli my chcemy, i teraz nie mówię, że my odciągamy psa od innych psów, tak? Czy od rowerów, czy od czegoś, co, kiedy już się nakręciły, tylko na spokojnie, w trakcie spaceru na przykład zatrzymujemy się z psem, kucniemy przy psie i spróbujemy go przytrzymać. Nieważne, chcemy mu wyjąć kleszcza. I chcemy zrobić to na spokojnie i jesteśmy przy psie i pies nie jest w stanie znieść nawet krótkiego przytrzymania, tylko natychmiast popada w stan frustracji, zaczyna się wyrywać. To też jest kolejna rzecz dosyć niepokojąca. Teraz jak to się objawia w treningu, w nauce komend, w jakichkolwiek w ogóle w interakcjach naszych z psami. Otóż pies taki nie jest w stanie się skoncentrować dłużej dosłownie niż sekundę czy dwie. Przez moment wydaje nam się, że mamy jego uwagę i to już po chwili ten pies jest gdzie indziej. Myślami, tak? Już węszy, na coś patrzy, już nas nie widzi i nie słyszy. Powtórzenie, jedno, dwa powtórzenie jakiegoś ćwiczenia, koniec, ten pies dłużej nie wytrzymuje. Taki kompletny brak koncentracji, brak umiejętności koncentracji, przyłączania się na kolejne bodźce, to jest też następny objaw psa z problemem z hiperaktywnością. Inna rzecz, o której musimy pamiętać, że jeśli zaczynamy naukę komend w sytuacjach, w środowiskach, gdzie jest ogrom rozproszeń i nasz pies nie jest w stanie się skupić, to my się nie dziwmy, że nie jest w stanie się skupić. Tak, pamiętamy oczywiście z moich wszystkich podcastów, z wszystkich szkoleń, na których byliście, czy będziecie i usłyszycie, że rozproszenie wprowadzamy stopniowo. Tak, zaczynamy naukę nowego zachowania w środowisku bez rozproszeń. Ale gdy mamy do czynienia z psem hiperaktywnym, to nawet w domu, gdy nic się nie dzieje, gdy wydawałoby się, możemy popracować, to nasz pies po 3 minutach mówi dość. On już nie jest zainteresowany. On już chciałby co innego. Po prostu odchodzi i na przykład zaczyna proponować nam, nie wiem, szarpanie się, albo bieganie, albo wpada w jakiś szał, tak? W domu, gdy nic się nie dzieje, gdy pomalutku idziemy, tak, z treningiem, mamy proste ćwiczenie, nie wymagamy od psa rzeczy niemożliwych, pies tak czy inaczej natychmiast traci zainteresowanie współpracą. Więc to też może wskazywać na to, że nasz pies ma ogromne problemy z koncentracją i może być jednym też z objawów hiperaktywności. Także problemy ze skupieniem nawet w najprostszych środowiskach mogą świadczyć o hiperaktywności. To samo dotyczy nawet aktywności, które pies lubi. Na przykład nasz pies lubi, tak, zabawę szarpakiem, ale po chwili traci zainteresowanie. Idzie kopać. Pokopał sekundę, traci zainteresowanie. O, jakiś ptaszek leci za ptaszkiem. Zawiał wiatr, już węszy. I tak non-stop, bez przerwy. Też nie mówię, że to są jakieś pojedyncze zdarzenia. To jest normalne. Ale kiedy tak się dzieje cały czas i na niczym, uwaga psa, nie jest w stanie się skupić przez dłuższą chwilę, to już jest jakiś problem. Tak samo, gdy w bardzo prostym środowisku nic się nie dzieje, próbujemy naszego psa nauczyć chodzenia na luźnej smyczy. No i dajemy mu dosyć długą smycz, linkę, tak, niech to będą 3, 4, 5 metrów i staramy się przestrzegać zasad chodzenia na luźnej smyczy. Opisałam to wszystko i macie dostępny webinar Sekrety luźnej smyczy na stronie www.dogiboom.pl. Tam możecie wykupić dostęp do webinaru, gdzie poznacie te wszystkie zasady. Ale jeśli okazuje się, że w momencie, kiedy wy się zatrzymujecie, czekając, aż pies poluzuje smycz, i to czekanie czasem może potrwać, tak? To może być 5 sekund, 10 sekund, a nawet pół minuty. I pies bardzo szybko zaczyna się miotać tam na końcu linki, czyli po prostu zaczyna skakać, podgryzać, szczekać, latać tak jak szalony. Nie szuka rozwiązania, które umożliwi mu dalszą podróż, tylko popada też w stan frustracji. Kolejny sygnał, że mamy jakiś problem, tak? Być może z hiperaktywnością. I to
To szczególnie widać na spacerach. Z czasem wydaje się, że w takich sytuacjach no, nie jesteśmy w stanie zrobić nic, jeśli nie chcemy wprowadzać jakichś drastycznych metod. Tak zresztą wszystkie te drastyczne metody i patenty też pamiętajcie, że mają swoje skutki uboczne. Jeśli mamy psa nadwrażliwego, hiperaktywnego, z problemami, to pamiętajmy, że to nie jest tak, że pies jest niegrzeczny, tak, tylko to jest pies, który ma ogromny problem. Jeśli na to jeszcze wszystko wprowadzimy kolczatkę, obrożę elektryczną, dławiki, to uwierzcie mi, że problem może się pogłębić, może naprawdę przerosnąć wtedy nas całkowicie. Więc tu nie ma, zwłaszcza jeśli widzimy, że mamy dużo z tych objawów występują u naszego psa, to nie idźmy w kierunku karania, ponieważ karanie spowoduje zwiększony stres, tak, czyli nasz pies będzie bardziej zestresowany, co jeszcze bardziej zwiększy wszystkie objawy hiperaktywności. Więc tutaj popadniemy po prostu w błędne koło i to absolutnie jest droga donikąd. Ale też, jak widzimy sytuację, gdy człowiek próbuje, tak, z psem przejść od punktu A do punktu B, zachowując luźną smycz, próbując w jakikolwiek skupić na sobie uwagę tego psa, to czasem może się wydawać to absolutnie niemożliwe. I to czasem jest niemożliwe. To może być niemożliwe przez kolejne pół roku, rok albo i dłużej, tak, ponieważ terapia psów hiperaktywnych trwa i tu nie ma dróg na skróty, to absolutnie nie uda nam się w ciągu kilku treningów czy podczas po jednej konsultacji ze specjalistą tego problemu rozwiązać. Po pierwsze trzeba spróbować znaleźć źródło problemu, po drugie wprowadzić terapię, która obejmie mnóstwo obszarów naszego życia z psem. Więc samo zwalczanie problemu, na przykład ciągnięcie na smyczy, jeśli źródło jest głębsze, jeśli to jest rzeczywiście pies hiperaktywny i jesteśmy na 99% przekonani, że tak jest i problem nie jest tylko na spacerze, tak, i to nie jest tylko chodzenie na luźnej smyczy, tylko znacznie więcej objawów, to naprawdę walka o luźną smycz czasem po prostu będzie bezskuteczna. I tak to niestety będzie. My będziemy się frustrować, pies będzie się frustrować i żadne złote rady typu szarpnij, skróć, zrób to czy tamto, osób postronnych tu nie zadziałają. Nie ma tu w tym momencie naszej winy, że nic nie działa. Naprawdę tutaj trzeba pamiętać, że czasem możemy po prostu stwierdzić, że mamy poważniejszy problem niż problem z chodzeniem na luźnej smyczy. No ale teraz, jeśli słuchają mnie opiekunowie młodych, energicznych psów, raz powiedzmy pracujących, czyli stworzonych do pracy, już teraz nie mówię nawet o linii pracującej, tylko po prostu raz, które kiedyś miały jakąś określoną funkcję do spełnienia, więc mamy takiego na przykład półrocznego, rocznego psa, samca zwłaszcza w domu, energicznego. I obawiam się, że słuchacze, którzy właśnie takie psy w domu mają, teraz stwierdzą, że mają psa hiperaktywnego. I powiedzą, że okej, to ja już wiem, dlaczego mi nie idzie na szkoleniu, albo wiem, dlaczego mój pies ciągnie na smyczy. Wiem, dlaczego mój pies nie jest w stanie się uspokoić w domu, bo on jest po prostu hiperaktywny. To już jasne, to nie jest moja wina, on się taki urodził. No więc to nie jest tak, że wszystkie młode, energiczne psy mają problem z hiperaktywnością, bo to jest już pewna diagnoza, praktycznie jednostki chorobowej. Więc nie usprawiedliwiajcie się od razu, że pies hiperaktywny, stąd mamy problemy. No nie. Jeśli mamy znacznie więcej niż 2-3 objawy naraz, jeśli nasz pies naprawdę zachowuje się inaczej, zupełnie inaczej niż większość psów w jego wieku, jego rasy, tak, to wtedy możemy się zacząć zastanawiać, czy to nie jest pies z potrzebą zdiagnozowania. Naprawdę musimy się odnieść do, powiedzmy, takiej średniej psów. I jeszcze musimy pamiętać, że każdy pies jest inny. Są bardziej psy energiczne, nawet w obrębie jednej rasy, i mniej energiczne. Każdy jest inny. Charaktery mamy inne, temperamenty mamy inne, i my, i psy. Ale mimo wszystko jakaś taka średnia w rasie jest. Więc jeśli mamy młodego Munsterlandera,
który jest aktywny na spacerze i nie bardzo na nas się skupia, tylko jak leci w krzakie, czy jest w lesie, czy na łąkach, nie daj Boże, to ciężko mu się skupić na nas, tylko lata po krzakach i tylko wystawia nam ptactwo, no to nie martwmy się, że pies jest hiperaktywny. Ten pies przyjdzie do domu po spacerze i pójdzie spać. I wszystko jest okej. Okay. Tak, on po prostu w tym momencie jest w trybie polowania. Jeśli mamy młodego teriera, który w lesie nie do końca jest na nas skupiony i potrafi ciągnąć na smyczy jak szalony, kiedy poczuje zapach dzika albo sarny, to naprawdę traci rozum, to nie martwmy się, że nasz pies jest hiperaktywny. Ale jeśli mamy teriera, teraz nawet nie mówię, no niech będzie każdy inny pies, tak? Bo terier też to jest stan umysłu. Jeśli mamy młodego psa, który poza tym, że na spacerze, tak jak mówiłam, zachowuje się w sposób chaotyczny, na niczym się nie potrafi skupić, wszędzie go pełno, reaguje na wszystko, w domu nie śpi, gryzie, rzuca się na naszych gości, niby z radości, ale to w ogóle przekracza wszelkie normy zachowania, szczeka na wszystko, wypatruje bodźców przy oknie, w nocy nie śpi, non stop czegoś od nas chce, niczego się nie uczy, skupić się nie potrafi, z psami się nie dogaduje, to mamy problem, tak? To znaczy już pomału to się wszystko składa na psa, który być może jednak ma zaburzenie zachowania związane z hiperaktywnością. Pierwsza rzecz to musimy naprawdę odnieść jednak do zachowania psów w podobnym wieku, podobnej rasy, tej samej płci, czy to jest jakaś jednak norma u tych psów, czy mój jest inny. I dlatego warto, rzeczywiście warto być na forach wielbicieli ras. Tak, warto komunikować się z ludźmi, którzy mają psy tej samej rasy i pytać, mój pies jest taki i taki, a co tam u was? Czy u was było podobnie? No jeśli zauważymy, że wszystkie bigle tak mają, tak, w tym wieku, no to no, za bardzo nie musimy się martwić, jeśli nasz pies bardziej węszy niż się skupia na ćwiczeniach. Tak, to akurat nie jest żadne odstępstwo od normy, to jest bigl. Druga rzecz, pamiętajmy, że kiedy psy, i tu zwłaszcza to dotyczy samców, wchodzą w wiek dojrzewania, czyli ma 5-6 miesięcy i dalej, aż do 2 lat, do końca drugiego roku i nieraz nawet trochę dłużej, to te wszystkie objawy nam narastają, tak? Te wszystkie zachowania są jednak wzmożone. Mieliśmy problem z koncentracją, będzie ten problem się pogłębiał w tym wieku, ponieważ tutaj jednak hormony, tak? Tak jak już mówiłam w jednym z podcastów, tutaj wszystkie zachowania niepożądane zazwyczaj nam się nasilają, a już problemy z koncentracją podczas szkolenia, na spacerach, to już jest norma, praktycznie norma u takich psów w tym wieku. Natomiast jeśli mamy psa, u którego podejrzewaliśmy hiperaktywność i wiadomo, tak, wszedł w okres dojrzewania, to się pogłębiło, ale psy hiperaktywne nie wychodzą z tego stanu, nawet kiedy już dojrzeją, mają 3-4 lata, nic się nie zmienia, one wciąż są w takim stanie, jakby przechodziły okres dojrzewania, więc to jest właśnie, już wtedy jest bardzo, bardzo poważny niepokój, powinno to wzbudzić. Z czym to można porównać u ludzi? Ponieważ badacze zachowań zwierząt, zoopsycholodzy, kynolodzy, muszą w jakiś sposób oczywiście czerpać z medycyny ludzkiej. Do czego my w ogóle możemy odnieść wszystkie jednostki chorobowe, zwłaszcza jeśli mówimy o jakichś zaburzeniach zachowania. My to zawsze odnosimy do naszych ludzkich doświadczeń. My nie mamy innego punktu odniesienia. Więc u ludzi ta jednostka chorobowa nazywa się zespołem zaburzeń uwagi, czyli ADD. Może słyszeliście już o takim schorzeniu ADD, z angielskiego Attention Deficit Disorder. Więc mamy zespół zaburzeń uwagi. Czym się objawia to u ludzi? To akurat jest, powiedzmy, łatwiejszy do zdiagnozowania. Więc to jest impulsywność, niska odporność na bodźce rozpraszające i wzmożona aktywność, nadmiar energii. W skrócie tak można opisać też hiperaktywność u psów. Tak, oczywiście objawów, tak jak przed chwilą opowiadałam, jest więcej, ale w skrócie
impulsywność, niska odporność na bodźce rozpraszające, nadreaktywność na bodźce i wzmożona aktywność, czyli tak zwany nadmiar energii, tak? Taki powiedzmy ADHD. Oczywiście te wszystkie reakcje na bodźce są nadmierne i długotrwałe. Po takiej reakcji pies nie jest w stanie się wyciszyć. To jest istotne. Nie dochodzi do równowagi, bo to, że na bodźce psy reagują, to jest normalne. Po reakcji musi nastąpić wyciszenie. Jeśli następuje, to już jest problem. No i teraz tak. Jak leczy się ADD u ludzi? Jak to jest rozpoznane? To jest psychoterapia plus leki. Tak, tutaj wprowadza się terapia lekowa. Ale jak to rozpoznać u psów? Badacze nie są tutaj zgodni co do tego, w którym momencie, to trudno być w ogóle zgodnym, bo nigdy nie wiadomo, w którym momencie możemy mówić o hiperaktywności u psów, dlatego niektórzy badacze proponują taką formę sprawdzenia, ponieważ hiperaktywność w swoje źródło też ma w zaburzeniach funkcjonowania mózgu. Przyczyn może być wiele. Za tydzień porozmawiamy sobie o przyczynach, źródłach hiperaktywności. To jest temat rzeka, to jest bardzo interesujący temat, ale dziś już nie będę w to się zagłębiać. Natomiast jedną z przyczyn jest zaburzenie funkcjonowania mózgu, dokładnie neuroprzekaźników. Więc jedną z metod zdiagnozowania hiperaktywności, jeśli źródłem jest problem funkcjonowania mózgu, jest zastosowanie leków i w momencie, kiedy po zastosowaniu leków zachowanie psa się poprawia, czyli on się uspokaja, wycisza, jest w stanie się koncentrować i same leki to sprawiły, to oznacza, że pies miał, no ma w pewnym sensie, ale że mieliśmy do czynienia z hiperaktywnością, źródłem której jest dysfunkcja mózgu. Ale szczerze powiedziawszy, no w naszym świecie zoopsychologów w Polsce raczej jest to rzadko spotykane. Metoda diagnostyki nie zapisuje się leków. Oczywiście lekarze weterynarii zapisują i tutaj wszystko musi się opierać o kontakt z weterynarzem, rzecz jasna, ale nie zapisuje się leków w ciemno, żeby sprawdzić, czy zachowanie się poprawi. Jednak stara się najpierw spróbować wyeliminować jakieś inne przyczyny takiego zachowania. Ale jako taką no, ciekawą metodę diagnostyki badacze proponują. Często to jest w ramach eksperymentów tak naprawdę proponowane. A więc jeśli chodzi o opiekunów psów, którzy teraz zaczęli się zastanawiać, czy mój pies nie ma takiego problemu. Ja wiem, że bardzo często tacy opiekunowie też naprawdę się załamują, bo w pewnym momencie okazuje się, że pies jest inny, że pies nie zachowuje się dobrze, że w ogóle się nie zachowuje. Tak, że słyszymy tylko cały czas pretensje wszystkich osób dookoła. I rodziny, w tym też rodziny najbliższych osób. Trenerzy nas wypędzają ze szkół. Trenerzy i my sami nie możemy znaleźć żadnego miejsca, gdzie nasz pies potrafiłby się skupić, bo na placu treningowym źle, w mieście źle, no to jest wiadomo, tak? Ale i w lesie źle, i w polu źle, i nawet w naszym domu źle, bo tam też pies nie może się skupić. Więc kiedy ze wszystkich stron słyszymy tylko same pretensje i nie możemy znaleźć rozwiązania, i więc zadajemy sobie pytanie, co zrobiłem źle, czy to jest moja wina? Muszę Wam powiedzieć, że warto odpowiedzieć sobie na kilka pytań, zanim nas zaczniecie się załamywać i twierdzić, że to Wasza wina. No, trzeba przyprowadzić tak zwany rachunek sumienia. Trzeba wyeliminować te takie najbardziej oczywiste źródła problemów. Kiedy my możemy stwierdzić, że nasz pies jest hiperaktywny, a okazuje się, że my po prostu nie zapewniamy realizacji jego podstawowych potrzeb, tak, jego naturalnych potrzeb, wynikających z etologii gatunku. Więc po pierwsze przeanalizujcie, czy Wasz pies ma zapewnione te podstawowe potrzeby. Tutaj odsyłam też moich słuchaczy do nagrania webinaru 10 rzeczy, które musisz wiedzieć o wychowaniu psa. Na stronie www.dogiboom.pl znajdziecie to nagranie tego webinaru. I powiem Wam, że nie są to rzeczy bez znaczenia, o których tam mówię. Jeśli macie problem z Waszym psem, przeanalizujcie sobie, czy są spełnione te 10 podstawowych warunków, o których mówię podczas webinaru, żeby stwierdzić, że tak, ja rzeczywiście zapewniam psu wszystko, co niezbędne mu do życia.
bo być może źródło problemu wcale nie jest w hiperaktywności naszego psa, tylko w tym, że my nie umożliwiamy psu zaspokojenia tych podstawowych potrzeb. I powiem szczerze, że połowa problemów jednak bierze się z tego. I możemy w nieskończoność trenować z psem, szkolić psa, tresować naszego psa i w ogóle różne rzeczy, cuda na kiju wyprawiać, a nie zapewniamy tych niezbędnych dla zdrowego funkcjonowania naszego psa rzeczy. No i druga sprawa, nad którą musimy się zastanowić, czy my przypadkiem nie sprawiliśmy, że te zachowania, takie nadaktywność psa nie jest przez nas wzmacniana przypadkowo, niechcący, czy środowisko, w którym nasz pies żyje, nie jest przebodźcowanym środowiskiem. Czyli jeśli nasz dom jest pełen ludzi, dzieci, ruchu, generalnie bardzo dużo tam się dzieje, to powiem Wam, że rzecz jasna, jest mnóstwo psów szczęśliwie urodzonych, wiecie, pod szczęśliwą gwiazdą, gdzie geny były dobre, suka w ciąży nie przeżywała stresu, była zdrowa, była dobrą matką, miód był niezbyt liczny, taki w sam raz. Kontakty z rodzeństwem były zapewnione przez określony czas jak trzeba. Warunki w hodowli, w domu, gdzie się pies urodził, były dobre. Socjalizacja przebiegała odpowiednio, tak jak trzeba, nie za dużo, nie za mało. Była przeprowadzona wczesna neurostymulacja szczeniaka. Hodowca był dobrym hodowcą, odpowiedzialnym. Słuchajcie, jeśli taki pies, szczęśliwie urodzony, trafi do takiego domu, gdzie dużo się dzieje, to taki pies sobie być może i poradzi. To nie oznacza, że jeśli w naszym domu się dużo dzieje, dzieci biegają, muzyka, goście, wiecie, no po prostu kosmos, psy, koty, szczury, ptaki, a jeździmy z naszym psem non-stop gdzieś, może i trochę snu ma za mało, ale pies, wiecie, to nie jest nigdy dobre dla psa, to od razu mówię, ale są psy, które są z tym sobie poradzą, mają bazę dobrą, tak, dobre geny, dobry start, ale jeśli pies, który nie miał tyle szczęścia i jest to pies o słabych genach, ze złych warunków, z pseudohodowli, z brakami w socjalizacji, z obniżoną odpornością na stres, to wszystko też jest fizjologia, fizjologia jego matki w trakcie ciąży, to wszystko naprawdę ma ogromne znaczenie, warunki, w jakich się wychował. I na to wszystko taki pies, który już ma bardzo słabą bazę, tak, psychiczną, trafia w trudne środowisko, a taki dom będzie trudnym środowiskiem, gdzie jeszcze niechcący wzmacniamy wszystkie niepożądane zachowania i jego tą nadmierną reakcję na wszystko wzmacniamy. Bardzo często niestety wzmacniają to dzieci, tak, bo bardzo często dzieci cieszą się z różnych śmiesznych reakcji naszego psa. Tutaj dzieciom tego za złe nie mam absolutnie, ani psom, tylko że to niestety wszystko źle się kończy. Pies nieraz się uczy takich właśnie nadmiernych reakcji i wtedy, no niestety, trzeba bardzo poważnie się zastanowić nad zmianą jednak środowiska, w którym nasz pies żyje. Tutaj terapia będzie rodzinna, że tak powiem, i bardzo wiele trzeba zrobić, żeby naszego psa przebywającego w takim środowisku, o tak słabych genach pod tym względem, pod względem odporności na stres, żeby psu pomóc, tu trzeba będzie zrobić bardzo, bardzo, bardzo wiele. I cała rodzina musi w tym uczestniczyć. Także z jednej strony, no wiadomo, to mamy tutaj problem do rozwiązania, ale przynajmniej wiemy, gdzie leży źródło problemu. Albo my nie spełniamy tych podstawowych potrzeb naszego czworonoga, albo środowisko jest bardzo przebodźcowane i niechcący wzmacniamy te wszystkie niechciane zachowania naszego psa. Tu widzimy przynajmniej, co możemy poprawić. No ale prawdziwy problem będzie wtedy, gdy pies przybywa w środowisku idealnym, no powiedzmy idealnym. Niczego nie jest za dużo ani za mało. Wszystkie potrzeby psa są spełnione. Jesteśmy dobrymi, świadomymi opiekunami, naprawdę nie wzmacniamy zachowań niepożądanych. Zapewniamy odpowiednią dawkę ruchu, dieta zbilansowana, treningów sam raz nie za dużo, nie za mało. Socjalizacja była rozsądna, umiarkowana od pierwszych dni psa w naszym domu. Słuchajcie, gdy wszystko zrobiliśmy tak, jak należy, bo są takie osoby, które naprawdę się starają od pierwszego dnia, są przygotowane na przyjście psa do domu i pies jest z dobrej hodowli i wiemy, że rodzice są super, tam wszyscy są odporni na stres. Słuchajcie, i gdy u takiego psa nagle widzimy
mnóstwo niepokojących objawów, z tych, co teraz wymieniłam, a pewnie jest, jeszcze się znajdzie parę, to naprawdę trzeba się zastanowić, czy nie jest to problem rzeczywiście już typowo fizjologiczny. Wtedy oczywiście tutaj źródłem wiedzy nie może być ten mój podcast, może być tylko jakąś wskazówką, co robimy. Pierwsze co, idziemy na badanie do weterynarza i mają tu być bardzo dokładne badanie psa. Nie będę teraz się wdawać w szczegóły, tak, jakie badanie należy przeprowadzić. Wskazuję kierunek, bez czego nie możemy zacząć żadnej terapii zachowania, żadnej pracy nad poprawą zachowania naszego psa. Wiadomo, że w takiej sytuacji już niezbędna jest współpraca z behawiorystą i z weterynarzem, i z trenerem, być może nawet na późniejszym etapie. Więc tutaj ta sytuacja byłaby chyba najbardziej niepokojąca, kiedy wszystko zrobiliśmy jak trzeba. Tylko trzeba to naprawdę z ręką na sercu, tak, przeanalizować. Kiedy wszystko miało być ok, hodowla, tak jak mówiłam, środowisko, wychowanie, socjalizacja, potrzeby, a widzimy coraz to bardziej niepokojące objawy, no to pierwsza rzecz, tak jak mówię, do weterynarza. Bo w tej sytuacji terapia zaburzenia zachowania jako hiperaktywność naszego czworonoga będzie długotrwała i złożona. Żadna prosta porada niestety najprawdopodobniej nie zadziała. Więc terapia złożona, obejmująca bardzo różne sfery życia naszego czworonoga i też długotrwała. Tutaj nie będzie szybkich efektów i najprawdopodobniej, jeśli jednak problem jest głębszy, będzie to znaczna poprawa, pod warunkiem, że mamy dobrą terapię, dobraną odpowiednio, modyfikowaną w zależności, tak, od tego, co się dalej dzieje. Tutaj musimy pamiętać też, to nie jest tak, że specjalista przyjdzie, oceni, czy oceni po nagraniach też, to też bardzo często nawet lepsze jest. Wtedy w warunkach naturalnych tak pies prezentuje te zachowania, że od razu dobierze odpowiednią terapię. Nie, tutaj jest bardzo wielowątkowa praca nad problemem. Chciałabym zakończyć ten podcast jednak jakąś taką myślą budującą, tak, żeby to nie była jakaś czarna rozpacz na zakończenie. Chciałabym powiedzieć podstawową rzecz. Jeśli jesteście na spacerze albo w grupie na treningu, gdziekolwiek jesteście ze swoim psem i wokół też są jakieś psy, być może w parku, i wasz pies zachowuje się inaczej. Wiecie, no gorzej, powiedzmy sobie gorzej niż inne psy, nie panuje nad emocjami, to pamiętajcie, że nie porównujemy się do innych opiekunów, czworonogów i ich psów. Nie porównujcie się. To, że ktoś sobie lepiej radzi w jakiejś sytuacji, nie oznacza, że wasz pies jest, a pies wasz nie radzi, to nie oznacza, że wasz pies jest gorszy. Czy wasz pies jest durny, głupi, tak, niewychowany, nie wiem, no wiecie, określeń może być mnóstwo. Wasz pies nie jest głupi. On może mieć bardzo poważny problem, albo po prostu poważniejszy problem, albo w ogóle może mieć problem. W odróżnieniu od psa sąsiada, który nie ma żadnych problemów. Udało mu się, tak? Miał super start, jakoś wszystko się potoczyło dobrze, dobre geny, dobre środowisko. Nie wszystkie psy miały tyle szczęścia. Powiem więcej, większość psów takiego szczęścia nie ma. Jeszcze na koniec, mimo że już godzina minęła, ale powiem jedną rzecz, która być może jakoś nas skłoni do refleksji. My w ogóle bardzo wiele oczekujemy od naszych psów. Powiem, że nasze oczekiwania wobec czworonogów są często nadmierne. Na przestrzeni wieków jednak życie nasze bardzo się zmieniło. Niestety życie naszych psów musiało się tak samo zmienić, ale pies jako gatunek nie jest przystosowany do życia w miastach, już nawet nie mówię, w jakimś centrum miasta, w mieszkaniu, do przebywania w samotności większość dnia, do dostosowania się do wszystkich naszych pomysłów i jakichś udogodnień cywilizacyjnych, do podróżowania samochodem, windą, do chodzenia do centrów handlowych i do kawiarni z nami. Słuchajcie, psy i tak sobie dobrze radzą, ale psy o tych lepszych genach i dobrym starcie zdecydowanie lepiej sobie radzą. Im to przychodzi z łatwością. Natomiast psy, które nie miały tyle szczęścia, tak jak już wcześniej mówiłam, być może nigdy sobie z tym nie poradzą tak samo jak pies sąsiada. Więc naprawdę
Kiedyś przecież leżały przed gospodarstwem, przed obejściem i sobie leżały. Bodziec się pojawiał raz na jakiś czas, czy to kura, czy to ktoś, kto obcy przyszedł, czy zwierzyna. Pies się uruchomił, wrócił i znowu sobie spał. I koniec. Jego życie było monotonne. Było tak, takie same jak życie jego matki, babci, prababci. Po prostu to życie było bardzo dla psów naturalne. Teraz my się spodziewamy od psów cudów, jak na ten gatunek jest to naprawdę czasem zbyt wiele. Dlatego nie złośćcie się na wasze czworonogi, jeśli nie idzie im tak dobrze, jakbyście się spodziewali. Wiecie, cud, że im w ogóle idzie w tych naszych dzisiejszych czasach, że one naprawdę tyle z siebie dają, jako gatunek nawet. Nawet nie jako ten poszczególny pies, tylko w ogóle, że sobie tak doskonale radzą, starają się radzić. O ile tylko mają do tego też predyspozycje. Ale tak jak wspominam, nie wszystkie psy mają tyle szczęścia i taką budowę, taką fizjologię, która im umożliwia sprostanie wszelkim naszym oczekiwaniom. Dlatego przede wszystkim nie porównujmy się do innych, nie załamujmy się, jeśli mamy problem, tylko starajmy się go rozwiązać i nastawmy się na jednak długotrwałą pracę i terapię z psem, jeśli naprawdę ma on objawy psa z hiperaktywnością. I jest to naprawdę hiperaktywność o podłożu bardziej nawet fizjologicznym niż środowiskowym i spowodowana jakimiś problemami, błędami w wychowaniu. Dobrze, na tym już kończę. Nagadałam się dziś już sporo. Oczywiście, jeśli podobają Wam się moje podcasty, zawsze możecie zostawić recenzję na platformach do słuchania podcastów, iTunes, Spreaker. Tam zostawia się recenzje, gwiazdki lub nawet parę miłych słów. Zachęcam do subskrypcji podcastów, a także do zaglądania na stronę www.dogiboom.pl. Tam też odsyłam, jeśli chcecie mieć dostęp do webinarów Sekrety luźnej smyczy oraz 10 rzeczy, które musisz wiedzieć o wychowaniu psa, znajdziecie na stronie www.dogiboom.pl. No i tyle autopromocji. Pozdrawiam Was serdecznie, do usłyszenia, do zobaczenia, pa!